Cześć kochani, witam was w Mikołajki. Idziemy pierwsze co do szuflady, gdzie mam prezent dla Kacpra. Już go tutaj poprosiłam. A, dla mnie? To dla ciebie. Numer jeden. Numer jeden? Tak. A, dziękuję. I numer dwa to wiesz co? A, no numer dwa wiem, dziękuję. Czekaj, to weź potrzymaj. Okej. O, jacie, kapcie. A zobacz, co z reniferkiem. Stwierdziłam, że takie będą całoroczne. Tak. Że jest mały motyw świąteczny, ale nie będą jakieś, wiesz, przesadzone czerwone. Super, super. Więc... I mam jeszcze szlafrok. I szlafroczek taki mięciutki. Dziękuję. To jest właśnie ten, który kupiłam na przedblogmasowym vlogu w tym. Jak się nazywa? W Tesco Extra. Silesi. No dobra, to teraz... Zadowolony? Tak, dziękuję bardzo. No nie, nie chowaj. Ładniej może. Dawaj ten, myszko. Co? Twoje prezenty. Aha, szóstka. Dobra. Okej, to idziemy od razu z moimi. Idę w ogóle, słuchajcie, dzisiaj na paznokcie. Moje paznokcie już płaczą i bardzo tego chcą. Zrobimy jakieś świąteczne, ale oczywiście z motywem krowy. No, jakby mogło być inaczej. Okej. Znowu jakiś rebus od Kacpra. Łóżko chyba jest tak. I tu jest szafa oddzielona. Czyli dwa prezenty? Mhm. Żartujesz? Mhm. O, tylko najpierw może szafa, będzie mi prościej znaleźć. O. Już znalazłam, nie zamknąłeś. Raz. I pod łóżkiem czy na łóżku? No, musisz się potrudzić. Pod łóżkiem nie ma. Pod łóżkiem są tylko twoje ubrania. Ty przed chwilą zrzuciłeś nasze nagrywanie. Gdzie? Pod moją poduszeczką. Kurde, co to dzisiaj? 10 par skarpet. Ubrałam dzisiaj skarpety od ciebie. Zobacz. Barusia mi się też podobają. Dobra, no zobaczmy co pierwsze. Może pierwsze otworzę to może, bo widzę tutaj jakieś ładne rysunki. A to co? O! Ty wiesz, że ja to lubiłam jak byłam mała. Ostatnio miałaś łzy w oczach jak mówiłaś o tym. O, to było twoje życie? Serio? No, serio. Jezu, ja ten bardzo to lubiłam oglądać. Jeszcze miałam serię książek, dostałam chyba takich. Od jakiejś mamy znajomej, wszystkie książki z tego. O kurde, ale co jest? Czekaj, to jest jakaś gra planszowa? No. Ale super, dzięki Gatwe. O, Baruś, to ty też byś chciał prezent, a masz coś dla Barego? Musimy mu coś kupić, Gatwe, bo ja nie mam dla niego. No, zjadł dzisiaj śniadanie. Jaki to jest duży prezent. Merlin Poupée. Tak pisze. Nie wiem, co to za firma. Piżama jakaś? O, chyba piżama. Kacper, ale bogaty prezent dzisiaj. O, bardzo ładna. Bardzo ładna. Taka z brzegowymi wstawkami, kochanie. Piękna. Dziękuję bardzo. No to słuchajcie, mój Mikołaj jak na razie udany. A teraz, co ja dam na Mikołajki mojej rodzinie? Kacperowi widzieliście, co dałam już na starcie. Ale pokażę wam, co mam dla mojej siostry, dla rodziców, dla siostry Kacpra. Także idziemy obok. Trochę tutaj zrobimy o miejsca. Dobra, zapraszam. Zapraszam. Baruś, co? Na ciebie tu nic nie ma. Tutaj prezent dla taty mojego. Zapakowałam tą świeczkę, którą pokazywałam wam we wczorajszym vlogu. Jak chcecie zobaczyć jaką, jeszcze nie widzieliście tego poprzedniego vloga, to właśnie tam pokazuję dokładnie co, jak, gdzie, za ile kupiłam. Tutaj mam prezent dla siostry Kacpra i dla Wiktorii. Dobra, otworzę w sumie, żeby wam pokazać. Zapakowałam w takie opakowanie po prostu, które miałam z Pierboxów, ale ładnie u góry zawiązałam po kartkę. Tutaj dla nich przygotowałam. Ogólnie to dla Wiktorii i dla Karoliny, czyli siostry Kacpra również, mamy fajne prezenty na podchoinkę. Bardzo takie, wiecie, jak to powiedzieć? Po prostu drogie. Drogie, no może będzie prościej. Po prostu mamy drogie prezenty na podchoinkę, więc stwierdziliśmy, że na Mikołaja damy im coś takiego, wiecie, fajnego, ale raczej symbolicznego, żeby nie przesadzić. Także dla Wiktorii mam tutaj taką szczotkę do włosów z Ilu. Taka śmieszna, ja w sumie takiej szczotki jeszcze nie używałam, żeby były i takie ząbki metalowe i włosiate. Zobaczymy, może jej się sprawdzi. Mam dla niej w takim tym woreczku opaskę do maseczek. Taką w kropeczki, taką samą jak ja mam zresztą. I tutaj mam dla niej pędzle. Wika zaczyna się malować, uczy się malować, maluje sobie na Instagram i tak dalej. Także po prostu zapakowałam jej do tuby pędzle z Sinskin. Tutaj jej chyba dałam ze Sinskin i kilka nowych z Blendy. Wow, poleciał jeden.
kilka nowych z właśnie tego Sinskin czarnych. Oj, wysunął się z folii. No i kilka takich z Blended nowych. Jeszcze, aha, jeszcze no. Także tak to wygląda. Taki zestawiczek. I dla Wiki to tyle. Od Mikołaja. My tak mówię na Mikołaja, to przecież Mikołaj u nas po prostu był. Zresztą podpisałam jej tutaj na tubie. A teraz prezent dla Karoli. I tutaj mamy zestaw kosmetyków, można powiedzieć taki na pierwszy raz, bo ostatnio jak byliśmy gdzieś z Karoliną, to właśnie powiedziała nam, że tam zaczyna się uczyć malować, tak wiecie, na potrzeby swoje domowe. No i tak właśnie mówiła, że jeszcze nie ma za wielu kosmetyków, więc stwierdziłam, że kupię jej takie kosmetyki dla nastolatek, wrzucę jej do paczki. Mam dwie gąbeczki, malutka i duża, też właśnie z Ilu, puder, do konturowania taki zestaw na mokro. Podkład, rozświetlacz, fajna maskara, która jest super właśnie dla młodych dziewczyn, maskara, która zmywa się pod wpływem ciepłej wody, korektor, rozświetlacz w sticku, róż, szminka taka w delikatnym kolorze i taka paletka cieni malutka podręczna. Także tak wygląda drugi box, a dla mojej mamy mam po prostu hit sezonu, tylko nie mam go tu przy sobie, ja zostało w domu Wiktorii w szafie. Zamówiłam mamie koszulkę na H&M-ie z Last Christmas w Ham. To jest piosenka ulubiona mojej mamy, świąteczna. Lubi w ogóle bardzo ten zespół, ogląda ten teledysk po prostu w święta tysiące razy. Także zamówiliśmy jej koszulkę i jestem pewna, że bardzo będzie się cieszyć. Jak przyjedziemy do mnie do domu po południu po moich paznokciach, to damy jej prezent, no i nagram wam jej reakcję. Czy będzie zadowolona? Ja mam nadzieję, że będzie. Wyszliśmy z domu, jak widzieliście, jechaliśmy samochodem i zostawiliśmy Barego na trochę samego w mieszkaniu. Jestem ciekawa, czy bardzo tęskni i czy nic nie zepsuł. Właśnie po niego wracamy. Ach, trochę się stresuję, że coś tam zrobił, bo jak wychodziliśmy, to tam trochę tak pomiał, kiwał, skakał, więc chyba jest mu trochę przykro, no to jednak dla niego nowe miejsce tu zupełnie. Jak myślisz, był grzeczny? Sądzę, że Barry był grzeczny. Jedziemy sprawdzić. Grzeczny bardzo. Byłem grzeczny w domku, nic nie zepsułem. Czekałem na panią w koszyczku. Tak? Tak. Teraz pokażę, jak ty jeździsz Barry autem. Nie chcę robić. Tak jeździsz autkiem, tak? Pięknie śpiewasz, pięknie. Bądź dzielny, już jesteśmy niedaleko. Przyjechaliśmy zostawić Barego w domku i jedziemy teraz na kawkę do biura, wziąć kilka rzeczy, zjeść obiadek, wrócimy tutaj dać wszystkim prezenty. I chyba wracamy z powrotem, nie? Kacper? No. A, jeszcze po drodze idę na paznokcie. Wysypała mi się karma. Mary. Bawi się, że dostaniesz tu, wiesz? Wzięłam sobie dzisiaj taki deser świąteczny, jak czapka Mikołaja. Testujemy, uwaga. Kokosowy, jak Banti. Tak? Mhm. Pokażę. Dobry. Jemy i lecimy dalej. Smakuje? Smakuje, jemy i lecimy dalej. Mamy kawki, też chciałam kawę, bo mnie drugi dzień już coś głowa boli i po prostu chyba coś jest tak z ciśnieniem, także piję kawkę. Lecimy teraz szybko do biura, a później do babci Kacpra na obiadek. A co to jest? No ten łosoś zapiekany. A Klaudusia co je? Porami. A Klaudusia je, kochanie, ten, kapuśniaczek. Jem kapuśniaczek i właśnie będę oglądać vloga. Spoko masa. Wygląda pysznie. No i pewnie tak będzie smakować. Właśnie to ja lubię, to posłodzone.
Dziękuję. Jak? Dobra? Mhm, tak. Dobra. Ja mam dietetycznie łosoś. Niestety. A ja mam mniej dietetycznie. Bo ty masz robić masę. I tutaj sobie filmujecie. Tu chcesz otwierać? No to otwieraj, tak żeby nie było widać. Dobra. Tu, poduszek. Słuchajcie, czekały na nas prezenty, ubawci Kacpra. Naszego pana to jakieś pominki. Jeden dla mnie, drugi dla Kacpra. Zobaczymy, co mamy w środku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie ma. Uuu, Kacper. Dostałeś pacek. Uuu. Zobacz. Dziękuję. I Mikołaja. O, no to jest twój prezent. Dzięki. A ja mam jakiś sweter chyba. A nie, chyba szalik. Babcia go sama robiła. Tak? No. O kurde. Piękny. Dziękuję bardzo. Piękny, pani sama robiła? O Jezu, bardzo ładny. Bardzo ładny, jak to pasuje mi dzisiaj jeszcze nawet. O, widzisz. Dziękuję bardzo. Piękny. No tak. Szerszy, żebyś mogła na jakąś. Nawet narobiona, tak. Super, bardzo ładny. Jest pani zdolna, dziękujemy. Zadowolony? Zadowolony. No to podnoszę forę, bo takie samo opakowanie. Jest strasznie pod światło, musimy kończyć. Okej. A z jakiej to firmy ten pasek? Puccini. A nie Gucci? Nie, nie Gucci. Nie? Sprawdź. Może Gucci? Nie, Puccini, o. No dobra. Kacper się, słuchajcie, śmiał niepotrzebnie, w ogóle sobie żartował, ale babci się pomyliło i powiedziała, że ten pasek jest z jakiegoś Pucci albo Gucci. No i Kacper się śmiał, babcia, to nie żadne Pucci ani Gucci, tylko to Puccini. Dlatego później nagrał, że pytał babcię, co to za firma, ale już zapamiętała. Nie ma co się śmiać. Mam już, słuchajcie, ściągnięte pazurki i zaczynamy robić świąteczne. Paznokcie zrobione, jestem w nich naprawdę na maksa zakochana. Wy pewnie jesteście ciekawi, czemu znowu krówka, czemu od prawie pół roku mam krówki na paznokciach, łatki albo właśnie motyw krowi. No już na dniach wam zdradzę, wspominałam pod koniec listopada, że podczas vlogmasu grudniowego dowiecie się, o co chodzi z krówkami. Oprócz tego, że bardzo je lubię, szykuje się też coś fajnego właśnie związanego z krówkami. No i tak już teraz mogę wam zdradzić, że za kilka dni dowiecie się, o co chodzi. Halo, halo, Mikołaj! Myślałam, że to myśl! Jezu! Ja też myślałem, że to myśl! O, Roma! Pierwszy prezent, Aleśka, dla ciebie. Byłam grzeczna, mam powiedzieć wierszyk. Aleśka na kolano do Mikołaja. Gdzie jest Mikołaj? Nie ma. Sprawdzaj, co masz. Tato, daj, że spokój, to jest rozmazane przecież. Czekaj, to otwórz dopiero, to jest nic. Jakaś ale z drugiej strony, bo też jesteś. To jest pewnie o matko jedyna i córko. Widziałeś to? Co to jest? Co piosenka? Mamma Mia. Nie! Tato, no co to jest? Boże, najpiękniejsza świąteczna piosenka, wow, pięknie. Bardzo Mikołaj dziękuję. Mikołaj ci przyniósł, to nie nam, dziękuj. No właśnie, to nie nam. To Mikołajowi. To przekażcie tego. Tato ma prezent, który jest dla was wspólny. Ja się chyba z tobą stroję. Proszę. Wspólny? Jezu, jaki ciężki. Christmas. To ja go otwieram w takim razie, wspólny, kochanie. A widzisz to? No. Uwaga, otwieram. Uwaga, przytrzymaj, jak wspólny, dzień. Jak ja już mam? No. No to jest taki dla wszystkich. Uwaga. Świeca na myszy. Uwaga. Świeca od coszego na myszy. O, jest świeca. Widzisz, ja zgadłam. Ale to jest idealna. Uwaga. Jak pachnie ładnie. Z ciastem. I rozmiar idealny. Super. Piękna. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. I ostatni prezent dla najmłodszej. Była grzeczna podobno. Dzisiaj w szkole mówiła, że było dobrze. Mikołaj mówił, ja że ten, że listu nie napisałaś, więc sam ci wybrał. Takie cudo. No macie. Nie napisałam. Już wiem skąd. Ale numer, ten sklep wam powiem, to jest idealny. Żeby takie mam, ona na ciebie rok czekała. Takie cuda. Naprawdę, ten tu roku ją kupiliśmy. Dobrze, że nie przytyłam, się zmieszczę, nie?
M-ka, bo była chyba tylko. No to dobrze. Pamiętam, z tego człowieka. Jak ci się podobają prezenty? Skarpetki. Wiktoria, tu jest jakieś szaleństwo. Jaka szczotka, to jest taka do masażu głowy chyba. Nie, to masz na pewno. Jezu. Pięknie. Co? To? No nie, no jeszcze nie koniec, nie masz też jej. To masuje... Co to jest? Pędzele. Dziecko, kocham. Chyba dzisiaj musisz poćwiczyć na mnie. Atakowałam. Nie wiem. Ale co się mówi Mikołajowi? Dziękuję bardzo Mikołajowi. Czemu? Nie napisałeś listu, będzie Mikołaj musiał sam trafić. Ale trafiasz. Trafił? Trafił idealnie. No dobrze. Ojej. Zna potrzeby. Klaudia, pamiętasz? Co? Czy przyjdzie Mikołaj i co wam pokaże? Jak będziecie niegrzeczne? Były tylko kupę. Tak. I u nas nie było rózgi. Nie było rózgi. Wszyscy zadowoleni z prezentów? Nie. Bardzo, ale to jeszcze nie jest koniec. Bo my mamy dla was też prezent. Też Mikołajowa? Przekaż. To jest prezent? Tak. A, to jest prezent. Macie prezent. Dla was. Obojga. Uwaga, do mnie się trzymaj. A, dobra, dobra. Uwaga. To jest takie. Jakie piękne naklejki. Uuu, jaki piękny papier. No, nie to co mój. No, ale ty też jest ładny. Basmacia ma ładniejszy, ten z samochodem. O, czekoladki. O, Barry, to dla ciebie. Zobacz, co ty tutaj masz! No dla ciebie, tak! Barry, to jest ubranko! Zaniósł sobie! Co? Pod łóżko sobie zaniósł! No, pod stół sobie zaniósł! Ale nie gryź! To nie jest do gryzienia! Tutaj mamy... O, ale super! Takie te lampeczki renifery. Fajne! Barry! Czekoladki, Linda, a co? To jest dla Klaudii, a to jest dla Kaspra. O, dziękuję. No to jest idealne. No. I co dostaliśmy zdrowotne jakieś? Aloes i witamina C do picia. Dziękujemy. Dziękujemy. I już jesteśmy, słuchajcie, u nas w bloku. Czekam na windę. Wróciliśmy. Mega korki, w drodze do Katowic Dąbrowa, ale dotarliśmy. Czekam tutaj w drzwiach windy, żeby się nie zamknęła, bo Kasper jeszcze leci. Okej, okay. Jest, jedziemy na górę. A, ustaj szybko! By się przycięło. W paczce od babci Kasper dostaliśmy jeszcze dwa takie mikołajki na choinkę, także zakładam je właśnie. Będą w sumie fajnie tutaj pasować na tej choince, a myślę, że będzie jej miło, jak ją przyozdobimy tutaj. Także zakładam. Mam nadzieję, że nikt ich nie zje do tego czasu, aż będziemy ją rozbierać. Okej, jeden będzie tutaj, to może drugi damy gdzieś tutaj. Stwierdziłam, że jak już ubieramy choinkę, to też sprawdzimy, co jest w kalendarzu na dzisiaj od dziewczyn. Dzisiaj mamy Mikołajki, 6. Zobaczymy, co tutaj czeka fajnego. Okej, okay, co ja tutaj mam? Mam tutaj choineczkę, tak, co ja mówię, choineczkę, domeczek na choinkę. Mam tutaj taką bombeczkę przezroczystą i smakołyk do przekąszenia. Dzięki dziewczyny, dołożę na choinkę. Co do kalendarzy, zostały nam tylko te kosmetyczne, także szybciutko NYX, 6, może na Mikołajki będziemy mieć coś fajnego, co innego. O, czerwona, okej. Okay. Mam dzisiaj na ustach czerwona, może ta będzie się nie rozmazywała, bo ta, którą mam aktualnie na ustach, niestety po jakimś czasie trochę się rozmazuje. Następny Lancome, domków coraz mniej, dzisiaj mamy 6, szukamy 6. Kasper, widzisz gdzieś 6? To jest 6 czy 9? 6, okej. Okay. Jakaś miniaturka chyba płynu micelarnego. O, jest to płyn dwufazowy. Super. Chętnie użyję. Akurat nie wzięłam tutaj ze sobą dwufazowego. Sobie akurat idealnie ci zmyję pomadkę tym dwufazowym. No i na sam koniec Maybelline. 6 mamy tutaj, taką podłużną. Może jakaś kredka. Kredka do ust, kolor Sensational w takim brązowo-nude kolorze. Super. I już tak na sam koniec we vlogmasie numer 4 powiedziałam wam o rozdaniu, o tym, że do wygrania są lakiery i jeden tusz. Dorzuciłam do tego rozdania jeszcze jeden lakier, taki czerwony. No i te wszystkie lakiery i tusz zdobywa osoba, którą przed chwilką wybrałam. Komentarzy była masa. Bardzo się cieszę, że tak chętnie braliście udział w tym rozdaniu. Myślę, że na dniach będzie jeszcze kolejne, może trochę bogatsze niż to, które było teraz. No i tutaj komentarz, który zdobywa tą nagrodę, ten zestawik lakierów i tusz do rzęs.
Także Patrycja Chojnacka, gratulacje. I kochani, koniec na dzisiaj. Teraz biorę się za zmywanie makijażu. Dzięki Wam za spędzenie wspólnie tych super mikołajek. Było bardzo fajnie, prezenty. Mam nadzieję, że wszystkim się podobały. Mi się podobały moje prezenty, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Podzielcie się tym, co Wy dostaliście na mikołajki. Pa, pa, buziaki!